Cześć i czołem. Witam bardzo serdecznie. Ngelo Quero z tej strony w kolejnym odcinku Elden Ring. W ostatnim odcinku tutaj żeśmy podróżowali sobie do m.in. tej wieży i tamtego drzewa, mierząc się z jego awatarem. W tym odcinku natomiast ruszymy dalej. Do końca sam nie wiem gdzie dalej, ale gdzieś na pewno. W ogóle czemu ja mam połowę życia? Co to ma być? Oho! Coś tam widzę. Myślicie, że mnie tu widzą? No chyba idą tak jakby prosto na mnie trochę. No, powiem wam szczerze, że całkiem dobrze mi poszło, nie? Okej, chyba będziemy musieli na konika usiąść, bo widzę, że tutaj to będzie średnio wyglądać, jeśli rozchodzi się o walkę wręcz. Najłatwiej chyba będzie po prostu przeatakować na koniu. Chociaż to jakbym zaszedł do tyłu. Dobra. Dobra. Nie tego miałem użyć. Mniejsza z tym. Jak widać, trzeba kombinować i tutaj ta magia jest jednak czymś, co się bardzo, bardzo przydaje. Ten się niczego nie spodziewa. Bardzo dobrze. A to w ogóle jest jakiś balon z przeciwnikami. What the hell? Jeszcze mi powiedz, że oni na tym balonie se dryfują i tamci strzelają z łuków. To mnie chyba już totalnie rozwali. Nie wiem, dziwna sprawa. Ubolewam trochę nad tym, że musimy tu wrócić na terytoria Bagien. Tam mamy jakąś w ogóle wieżę przed sobą. I tutaj mamy nawet drzewo. To takie stosunkowo duże. Ale to tak jak mówię, bardzo mnie ciekawi. Chyba nie doleci. Okej. Bardzo szybkie ataki mają.
No to zaczynamy jeszcze raz. Tylko tym razem lżejsi o parę dusz. Tak permanentnie lżejsi o parę dusz. Pierniczę, 3000 dusz straciłem teraz. Dobra, widzę, że to się mija troszeczkę z celem, żeby ich tutaj atakować. Bardzo wnerwiający przeciwnik, ale to bardzo. Ale są w miarę podatni właśnie na magię, także jest okej. No ale z tych 3500 już mam, także jest dobrze. A balona nie ma. Gdzie jest balon? Nie ma go tu. No dobra, nie będę nad tym ubolewał może. Tam jest jakaś kapliczka po środku. Z nie wiadomo do końca czym. Ja tutaj sobie teren przymurze zwiedzę. Może tutaj coś będzie ciekawego. Ale to raczej wątpliwe. Ewentualnie wejść na górę, ale na górę to ja tam włazić z powrotem nie chcę za bardzo. Ale tutaj przy tej kapliczce mamy kamień kowalski. Dobra, zobaczmy jak sobie poradzę z tym dużym czymś. Wygląda to najlepiej. O ja pierniczę, nawet jeszcze nie trafiłem w niego. Generalnie z jednej strony nie był jakoś super ciężki, z drugiej strony no niewiele brakowało, tak? Dużo tego trochę tutaj. O, nieźle. Taki w sumie odpowiednik tej... Odpowiednik olbrzymów. Tylko, że za nich się tutaj 500 dostaje. I coś łazi u góry. Mówiłem coś o tym, że to jest łatwe. No to jak widać, szybko mnie podsumowało. Ja pierniczę, znowu stąd.
Nie będzie za wysoko? W sumie kto bogatemu zabroni. Szybko i łatwo mu się odpłaciłem. Było ci to potrzebne, kolego. Wystarczyło przeprosić. No, to są te mniejsze szczegółowe. No i ładnie. Tam byłem. Ja chcę się tutaj skierować do tej zatopionej wioski. Dzielnica świątynna. Mamy tu możliwość w ogóle przywołania tych swoich przyjaciół. Ten tu z kimś próbował walczyć. Okej. Znowu jakieś kwiatostany trujące. No skubane, tu jakieś w ogóle są dziwne człeki. Okej. Trochę się was tutaj zleciało. Ale nie jest to za bardzo efektowne na nich. Aha, spróbowałem zrobić unik, którego nie zrobiłem. No cóż. Katana generalnie nie robi na tym czymś w ogóle jakiegokolwiek wrażenia. Więc trzeba zapierdzielić chyba z tego, jak to się nazywa. Trzeba zapierdzielić z kotwicy, może to jest cięższa broń, to jakoś tam go troszeczkę nim potrzepię. O! Dobra. Dobra, te swoje rzeczy tu straciłem. No nieciekawie trochę. No kwiatek dosyć wytrzymały. Tam też te ludki chodzą. Chyba jacyś żaboludzie czy coś tego typu. I to pewnie jest ich wioska. No w ogóle skarb. Mroźny topór, o proszę. Nie spodziewałem się, że coś takiego tutaj znajdę.
jest gorszy pod każdym względem. Ale można spróbować zaatakować, nie? Tylko, że ja naj... A, dobra, bo on przy kwiatkach stoi. No niedobrze. Dobra. Nie wiem, co to jest. Generalnie począł mi nawet dobrze z nim. Ale wydaje mi się, że ten topór nie jest dla mnie ogółem. No tak, ten tu zacznie swój taniec godowy. Po raz kolejny nie wyszło. Ten topór może byłby lepszy, gdyby można było go ulepszyć. Znaczy, na pewno da się go ulepszyć, ale gdyby był ulepszony. Na chwilę obecną, no, on za tam którymś atakiem odtrącił tego przeciwnika, więc to jest akurat duży plus. No to pewnie jest coś... Dobra. To pewnie jest coś tego typu, że po prostu zadaje obrażenia od mrozu. Dobra, w taki sposób się szybciej z nim rozprawię. Jest ich trzech aż, niedobrze. Te kwiatki mnie będą atakować. Jakie alieny. Dobra, będzie trzeba chyba za troszeczkę podejść w inny też sposób do tej sytuacji. Będzie trzeba tu zaatakować chyba któregoś z tych dużych. Ale z drugiej strony w ogóle nie wiem, po co z nimi walczyć, skoro tak ciężko mi idzie. A oni w sumie nie są jakoś specjalni warci tego expa, które dają. A, bo to tu jest, a ja po grzyby lecę. Chociaż kto wie, może ten mroźny topór by był akurat najlepszą bronią na nich. No i nikt nie leci na mnie, widzicie? No i teraz sobie weźmiemy tego tutaj. No akurat tu trochę poszło to nie według mojego schematu.
To w ogóle jest jakiś dziczały duży kwiatostan, który mnie tutaj samonaprowadzającymi pociskami atakuje. Naprawdę jestem zatruty? O Jezu, dobra. Już? Aha. No to nieźle. No dobra. Kwiatek jest silniejszy. Trochę. Od tych, z którymi się mierzyliśmy na południowym regionie. Co ja tu mogę dużo powiedzieć? Kiernicze prawie by mnie zatruły. No dobra, spróbujmy wyeliminować go po cichu. Oczywiście, bo jak inaczej. Jeśli coś pójdzie nie tak, to będziemy spierdzielać. Myślę, że zaatakujemy bezpośrednio tego gamonia. Aha. Zebrałem w ogóle te swoje te? Zebrałem. Udało się. Pęknięty kryształ otrzymaliśmy w zamian. Dobra, tu mamy akurat dobry sort. Bardziej mnie martwi to, że jestem zatruty. Tych buteleczek zaraz może mi braknąć. Ej, co to jest? Skąd ty żeś wylas? Dobra, jest coraz lepiej. Prawie cała ta, prawie cały ten teren jest odkryty już przeze mnie. Znaczy odkryty, w sumie powybijany.
Dobra. Teraz pytanie brzmi, co te ruiny oferują takiego? Co tutaj w ogóle może być ewentualnie? Bo w sumie na razie to... A, tam coś jeszcze jest. Oj, zagapiłem się prawie. Plus tam ewentualnie jest jakaś... górka, ale pytanie brzmi, czy na niej coś tam jest, w sensie wieżyczka tutaj. Nie ma niczego. W sumie na koniu pewnie by dało radę tam wskoczyć. O! Tam jakieś latające bomby, czy co to jest? Masakra jakaś. I tak trzeba odpocząć, żeby tutaj zregenerować swoje siły, bo nie mamy w ogóle tych buteleczek. Nie jest to, jak widać, łatwy rejon, chociaż gdybym miał do czynienia tylko z tymi mniejszymi, nie białymi, tymi takimi właśnie gamoniami, tylko tymi małymi, normalnymi, szarymi, to byłoby o wiele lepiej. No ale niestety nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli. W związku z czym w tym momencie myślę, że zakończymy sobie odcinek, a w kolejnym spróbujemy bardziej wyeksplorować ten teren przedświątynny, o ile tam w ogóle coś dalej jest. Na pewno tutaj jest wejście do jakiegoś ogromnego zamku, nie wiem czy tego chcemy, bo tutaj też jest to olbrzymie drzewo złote. Najwyżej będziemy kombinować tak, żeby po prostu na przykład pierw pójść tam. Nie wiem jak to się ma pod względem poziomu. Czy tam będzie ciężej, czy tam będzie łatwiej i na odwrót, ale się przekonamy. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska.